Nagrywam ten filmik bez żadnej lampy, bez niczego. Mam zwykłe światło z dworu i pozycja jak świnia. Mam nadzieję, że ten filmik się uda, bo jeśli nie, to się popłaczę. Cześć! Na początku mam dla Was małą i szybką informację. Chcę Was zaprosić bardzo, a to bardzo, na moje nowe konto na Instagramie, ponieważ moje poprzednie już nie będzie przeze mnie użytkowane, już nie będę go w ogóle używał, więc zapraszam na to nowe konto. Tam się będą pojawiały zdjęcia moich lalek, zdjęcia mojej kolekcji, moje zdjęcia, różne jakieś Instastory. No wiecie, taki typowy Instagram. Tam też będą wszelkie informacje o filmach, także zapraszam. Moja nowa nazwa to Zgliczowane. Link do Instagrama macie w opisie i w przypiętym komentarzu. Zapraszam Was tam. Mam nadzieję, że będzie nas tam jak najwięcej. I tak, to by było tyle z informacji. Zapraszam jeszcze raz i zaczynajmy filmik. Hej wszystkim, tu Gliczy na Was kolejnym odcinku na moim kanale i mam dla Was kolejny unboxing lalki Monster High z generacji trzeciej. Pewnie możecie się spodziewać po tytule, jakby nie wiem jeszcze jaki będzie tytuł tego filmiku, ale dzisiaj sobie otworzymy lalkę Abby, więc udało mi się tę lalkę zdobyć. Jestem z niej mega zadowolony. Musiałem wymienić jej buźkę na ładniejszą, bo poprzednia była ciekawa. Także tak, mam nadzieję, że ten unboxing pójdzie bez problemu, że wszystko się dobrze nagrywa, ponieważ ponownie nie widzę siebie, nie widzę co pokazuję. Być może w ogóle nie widzicie, także no to będzie ciekawe anyway. Więc tak prezentuje się przód pudełka. Mamy tutaj Abby, mamy tutaj zwierzęta tundrę. Art Abby jest prześliczny, jest naprawdę mega, mega uroczy, mega mi się podoba. Jest o wiele lepszy niż to, co było na początku. Wszystko jest ładniejsze od tego, co było na początku. Tak wygląda tył pudełka. Mamy tutaj Abby w pełnej okazałości. Ponownie ten art jest prześliczny. Uwielbiam ten art. Mamy jej małe logo oraz informacje o niej. Te potwora to Extra Chill Yeti, czyli ekstra chłodny, ekstra wyluzowany. Trudne słowo. Yeti. Potworowe must have to Snowflake Backpack, czyli plecak śnieżynka. Pierwszą rzeczą, którą na pewno rzuca się w oczy, jest to, iż lalka jest ogromna. Jakby ta lalka jest większa od lalki Franki. Teraz na ekranie pokażę Wam porównanie wielkości, jakby ta lalka jest od Franki o wiele, wiele większa. I powiem Wam szczerze, że pudełko też wydaje mi się troszkę cięższe. Także tak, otwórzmy lalkę. I przy okazji się nie roztopmy, bo będzie ciężko. Biorąc pod uwagę, jeszcze jest moja lalka Monster High z G3. To jest mi o wiele łatwiej to pudełko otworzyć, bo normalnie z pierwszym unboxingiem pamiętam, jaki miałem z tym problem z Franki. Okej, pierwsza warstwa zdjęta i takie pierwsza macanko futerka zrobimy. Jest mięciutkie, podoba mi się bardzo futerko, jest bardzo, bardzo mięciutkie. Pachnie plastikiem takim chamskim. A wiecie, co to oznacza? Że jej włosy to jest polipropylin. Wyciągnę ją z jej więzienia i zaraz do Was wrócę. Okej, I'm done. Okej, więc mamy kolejny dzień, ponieważ sąsiad stwierdził, iż będzie wiercił. Póki to nie wiercił od 15 minut, także tak, anyway. Otworzyłem ją i mam już pewne przemyślenia co do niej. Czy są dobre? Zobaczymy. Ogólnikowo lalka wydaje się bardzo, bardzo masywna. W sensie ma trochę wagi w sobie. Może nie jest to dużo, bo wciąż nie waży super, super, super dużo. Ale w porównaniu do poprzednich lalek wydaje mi się ciut, ciut cięższa. Lalka ma bardzo, bardzo długie włosy. Są bardzo łatwe do poplątania z tego, co zauważyłem. I niestety jest to polipropylin. Czyli taki średni materiał i naprawdę szkoda, że właśnie użyli tego materiału, ponieważ było możliwe użycie innego materiału, tym samym albo bardzo podobnym odcieniu kolorów. Także Mattel, szkoda. Szkoda, że użyliście polipropylin. Uważam, że lepiej jest użyć saranu, ewentualnie najlonu, ale najlon jest dość drogą rzeczą. Myślę, że saran byłby najbardziej optymalny. Te włosy ogólnie są mega pokołtunione. Już nawet kiedy wyciągnąłem lalkę z pudełka, miała pełno kołtunów w sobie. Jakby czemu? ja dosłownie już tylko po prostu ją wyciągnąłem, patrzę i już ma jakieś kołtuny. Ja 3x3 przeczesałem te włosy, ale właśnie się poplątały po raz kolejny. Tak, fajnie. Ale na plus jest to, że są one dość długie. Tanie, ale długie. Jakby, no, są dość długawe. I włosy są w kolorze błękitu oraz fioletu i mają gdzieniegdzie takie niebieskie włosie w sobie, ale nie jest go dużo, co jest w sumie na plus, ponieważ włosy wydają się mniej badziewne. W sensie to niebieskie włosie potrafi sprawić, iż włosy będą czuć się jeszcze bardziej kijowo w dotyku. Fryzura lalki jest dość prosta, ma tylko i wyłącznie dwa kosmyki związane gumiokami po bokach głowy. Robi to swoje, jest urocze. Tak, co mogę powiedzieć? Jeśli chodzi o makijaż jest mega, mega uroczy, podoba mi się bardzo. Jej buźka ogólnie jest mega, mega urocza. Dużo osób narzekało, że nie jest to tak samo urocza,
buźkę, jak było na zdjęciach promocyjnych, ale jakby w moim przypadku wygląda to dobrze, jakby nie narzekam. Lalka ma na twarzy białe piegi i śnieżynkę z boku oka. Daje mi to mega vibe Cleo. Podoba mi się to, że pomyśleli i zrobili jej brwi fioletowe, gdzie w przypadku Gulia ma niebieskie włosy, a brązowe brwi, to wygląda tragicznie. Jakby dosłownie wystarczyło tego zmienić kolor brwi i to wygląda o wiele lepiej. Jeśli chodzi o outfit, Lalka ma na sobie crop top, który ma na sobie złe śnieżynki. Dużo osób było dość urażonych, dlaczego jej outfit wygląda tak, ale szczerze powiedziawszy, jej outfit jest doslejowany, jakby jest super, naprawdę. Jest na tyle nowoczesny i na tyle praktyczny, że Abby mogłaby to nosić. Jakby to, co nosiła Abby wcześniej, te ocieplacze, góra crop topu i dół są obszyte fioletową nitką. Jako taka druga warstwa mamy pod spodem taki mesh i futerko na końcu, co jest przedłużeniem do rękawa. Ale nie jest to jedyny element, jest to przyszyte do rękawów lalki. Moim ulubionym elementem z tego wszystkiego są te spodnie, ponieważ te spodnie są mega, są po prostu mega. W dotyku są mega przyjemne. Kolorystycznie też są bardzo ładnie zrobione. Mam trochę problemów, jeśli chodzi o wzór tych śnieżynek, ponieważ ogólnie on jest mega, mega fajnie, mega spoko wygląda, ale zauważyłem, iż po kilku zgięciach nóg lalki ten wzorek zaczyna się tak niszczyć, w sensie on nie schodzi, ale powoli zaczyna pękać, co często się zdarza na przykład na koszulkach, które mamy. Jeśli często zakładamy jakąś koszulkę, zdejmujemy, pierzemy ją, to te wzorki pękają. To samo dzieje się w przypadku tej lalki. To powoli zacznie pękać i już pęka z jakiegoś powodu, ale ogólnikowo wygląda to mega, mega dobrze. Same spodnie są dzwonowate, są bardziej szerokie na dole, są rozcięte po bokach, także kolejny mega, mega doslejowany projekt. Buty Abby są bardzo, bardzo ciekawe, ponieważ dały mi one mega vibe tych butów, takich wiecie, jak macie takie klapeczki z takim futerkiem, które nosicie po domu, ewentualnie kiedy idziecie do waszego osiedlowego. To właśnie daje mi taki vibe, jakby dosłownie to jest ten sam vibe, taki klapeczku z futerkiem. Ale są one mega, mega urocze. Mają na sobie taką fejkową teksturę futerka, a na dole mamy lód. A tak pod spodem wygląda jej podeszwa. Z tego co wiem, jest to ten sam wzór podeszwy, która ma na sobie Abby podstawowa z G1. Lalka nie ma na sobie żadnego naszyjnika, nie ma żadnych bazetek, ale ma kolczyki. Jeden kolczyk jest to właśnie takim, mój partner określił to ostrzem. Ma to trochę sensu, ponieważ wygląda to jak ostrze, ale ostrze zrobione z lodu, z sopla. Drugi kolczyk wygląda podobnie, ale dodatkowo ma śnieżynkę, która ciągnie się tak do góry. To się jakoś pewnie nazywa, ale ja się nie znam na kolczykach, na tym jak się to nazywa. Także tak, sorry. Dodatkowo lalka ma na sobie nerkę. Tej nerki nie możemy otworzyć, ale jest mega urocza, jakby jest ona zrobiona tak jakby z lodu i ma taki broczek śnieżynki, który zwisa z boku. Szkoda, że nie możemy tego otworzyć, ale fajnie, że mamy coś dodatkowego, co jakoś ten look dopełnia. Chociaż szczerze powiedziawszy, nie obraziłbym się może za jakiś naszyjnik, ewentualnie za jakieś łańcuszki w tym stylu. Fajnie by to wyglądało. Zaczynam się topić, także robimy kolejny speedrun z omawianiem akcesoriów i kończymy filmik, okej? Okay? Okej, okay, dziękuję. Więc mamy jej zwierzaka, Tundrę bodajże, o ile dobrze pamiętam imię tego zwierzaka. Tundra... Powiem tak, jest to jeden z moich ulubionych zwierzaków z G3. Ale czy jest mi jakoś ta Tundra bardzo potrzebna, potrzebny? To tak średnio. I powiem tak, zdecydowanie wolę bardziej, żeby dawali stojaki niż te zwierzaczki. Jakby, please, Mateusz, dajcie stojaki do tych lalek, one są potrzebne. Mamy także taki napój, raczej buteleczkę z napojem, do napoju. Możemy ją otworzyć. Mamy lód, batonik lodowy w takim opakowaniu i po raz kolejny jest to dość giętkie. I jakby... Czemu? Mamy samego loda i po raz kolejny jest on gumowaty, ale jest mega uroczy, jakby podoba mi się wzór tego, co na tym jest. Jest to lód w kształcie nagrobka, jest mega uroczy, ma też trzymać lalki, żeby lalka mogła trzymać. Tak, jest mega uroczy i nie przeszkadza mi to. Myślę, że to będzie fajnie wyglądać, jak lalka będzie to trzymała. Mamy oczywiście telefon, który jest w kształcie loda. Jest on fioletowo-różowy, może będzie różowy niż fioletowy. Jestem datunistą czasami, sorry. W tym przypadku ekran jest o wiele lepiej nadrukowany, nie jest to rozpikselowane tak jak było wcześniej. Także plus za Monster High. Brawo Mateusz, że w końcu nauczyliście się to robić dobrze. Tak. Czy pan nagrywa? Tak. Mamy też plecak, który jest w kształcie śnieżynki i on jest uroczy. Jakby jest mega, mega cute, aczkolwiek daje mi bardzo vibe plecaka od Barbie Extra Fly bodajże, który też jest śnieżynką i jest albo bardzo podobny, albo jest dosłownie tym samym odlewem. I bardzo mi to nurtowało, dlaczego tak jest. I okazało się, iż osoba, która zaprojektowała tą lalkę, zaprojektowała także tą Barbie. Także...
Taki fanfakt, co nie? Możemy go otworzyć, aczkolwiek do środka nie zmieści się zbyt dużo rzeczy. Jakby, ja tak patrzyłem poza kamerą, to zmieści się jedynie ten lodzik, to opakowanie z lodami i w sumie tyle. Ponieważ jeśli włożymy więcej rzeczy, to się już nie zamknie, także tak. Mamy także takie urocze okulary i te okulary są moim ulubionym dodatkiem, ponieważ Abby wygląda w nich naprawdę bardzo dobrze i nie wyglądają na jej buzi tragicznie, tak jak było w przypadku reszty lalek. I najlepsze jest to, że to wygląda zarówno dobrze na buzi lalki, jak i na głowie lalki, jakby super. Okej, ostatnią rzeczą, którą lalka ma, jest takie oto futerko, taki liśni ogon i jest ono fioletowe i ma w sobie troszkę anielskiego włosia, takich przebłysków i jest ono bardzo przyjemne, muszę to przyznać, jest bardzo, bardzo przyjemne. Szkoda, że nie daje czegoś więcej, może po prostu futerka albo jakiejś kurtki futrzanej. To było mega, mega spoko, ale fajnie, że mamy takie coś. Myślę, że mógłbym to lepiej wystylizować, ale tak to wygląda. Wciąż uważam, że jest to mega pasujące do Abby. Tej lalce wszystko jakoś ze sobą współgra i nie jest od czapy, co często było dość powszechne na początku G3. Tak. Jeśli chodzi o największe zmiany w lalce, jakie zaszły, to oprócz tego, że jest większa i jest może bardziej krągła, ma więcej ciałka, jest to, iż ta lalka ma na swojej główce rogi. Staram się wam to pokazać jak najlepiej mogę, ale są takie słodkie różki, które przypominają mi trochę kształt loda. Kolejną zmianą, której wcześniej nie było, jest to, iż lalka ma inny kształt uszu, są takie bardziej elfowe i futrzane. A jeśli chodzi o futro, to lalka ma w swoim ciele futro. Ma futro na nogach oraz futro na rękach, tutaj przy dłoni. Jeśli chodzi o jej szpony, są dość podobne do tego, co było wcześniej, w pierwszej generacji i chyba w drugiej też, także nie wydaje mi się, że tu się coś wiele zmieniło. Podsumowując, lalka jest mega, mega urocza, podoba mi się bardzo. Uważam, że wszystko w jej akcesoriach, w jej kolorystyce, dosłownie wszystko, robi dobre wrażenie, jakby wszystko ładnie wygląda. Wielki plus materiał, ponieważ ta lalka jest wielkim upgrade'em, jeśli chodzi o G3. I powiem szczerze, że ta lalka podoba mi się bardziej niż lalka z generacji pierwszej. No może minus te włosy, które są tragiczne, ale no, wybaczymy ci to. Powiedzmy. Jeśli miałbym to lalkę ocenić w skali od 1 do 10, myślę, że mogę dać 10, aczkolwiek za włosy. Mam was na oku, Mattel, mam was na oku, mam nadzieję, że jeśli wydacie kolejną lalkę Abby, te włosy znikną. Że dostajemy saran albo nylon, chociaż nylon jest dość drogą rzeczą używane głównie przez MGA, także saran, błagam Mattel, saran, saran. To jest możliwe, to można zrobić, tylko mama się po prostu nie chce z jakiegoś powodu, albo wolicie pójść na skróty. Nie róbcie tego, naprawdę, nie róbcie. I tak, to było tyle, napiszcie mi co nie sądzicie. Uważam, że lalka jest mega, mega spoko i jeśli macie okazję ją kupić, nawet jeśli jest trochę drożej, to bierzcie, ponieważ jest warta swojej ceny. No może nie jej włosy, ale tylko szczegół. I tak, to było tyle, napiszcie mi co nie sądzicie, czy macie ją w swojej kolekcji. Ja się z wami czekam, ponieważ już się roztapiam i widzimy się w kolejnym odcinku. Cześć, na razie, przepraszam was z mojego Instagrama, tak? Cześć, na razie, pa, pa.